Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek gry Robin Hood Sherwood Builders, proszę Państwa, trzeci odcinek. My patrzymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie związane z Państwa zainteresowaniem. A trzy odcinki takie pilotażowe no, są potrzebne do tego, żebyśmy mniej więcej zorientowali się, co z tego dalej będzie, tak między 3 a 5 zazwyczaj pokazuje, no i zobaczymy, jak przyszłość tej gry na kanale. Natomiast my mamy, proszę Państwa, wybudować dom, więc trzeba się tym zająć. No to dobrze, to biegniemy. Tam są pierwsze komentarze, szanowni Państwo. Niektórym gra się podoba, innym się nie podoba. To standardowo, co kto lubi. Natomiast też zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Są głosy, które chwalą tę grę za rozbudowanie i tak dalej. Wybudujmy dom. Zobaczmy. To jest dom, na który potrzebujemy... Aha, dostępni robotnicy. Dwóch na dwóch, ok. Monet potrzebujemy trochę. Sosny też i kamienia. No dobrze, zobaczmy. I teraz tak, tutaj trzeba wybrać sobie drzewo, tak? Bo to są domki na drzewie. To proszę. Closer Together. Takie osiągnięcie na Steamie się wyświetliło. I teraz, jak z tego wyjść? Czekajcie. O kurde, Escape się nie wychodzi. O ty synu. Czekajcie, tutaj co jest? Użyj prawy przycisk myszy. Obrót, okej, okay, dobra. W do przodu, S do tyłu. Ślepy. A tu, czekajcie. O, dobra. Mamy porozmawiać teraz z takim, ale zanim to nastąpi, to podejdźmy, zobaczmy, jak tutaj wygląda ten domek. No elegancko nawet. Korony drzew chronią z góry, ale tutaj lotnictwa nie ma w tych czasach. I możemy śmiało tutaj się wkitrać na górę. Aha, możemy śmiało się wkitrać na górę z tym, że wejścia to tutaj nie ma. Czyli to taka, można powiedzieć, trochę atrapa, chyba że coś jeszcze tutaj trzeba zrobić. Dobra, lecimy do braciszka taka. O, ja widzę, że głodomorek mi się tutaj trochę włączył i spragniony jest ten mój bohater. To zobaczmy. Chleb z jęczmienia, myślę, że możemy sobie tutaj wtranżolić. No dawaj. Chleb z jęczmienia. No co jest? Pod trójką. Źle wyrośnięty bochen. Podstawowe pożywienie biedoty. Nie smakuje najlepiej, ale łagodzi uczucie głodu. No dobrze, no to ja chciałem pod czwórką. Aha, dobra, ten deseń ogarnął. No i może napijmy się. OK. Otrzymano przedmiot, pusta butelka. Dobra, elegancko. I czy ja coś jeszcze mam do jedzenia? Chyba nie. Mięso by trzeba było ugotować. Znaczy upiec, sorry. No ale dobra. There you are. I saw the new building. A fine job. I've always believed that carpentry is an exceptional craft. Mhm. True. Looks cozy. No dobra. Now is the time for the people who live there to get to work. Fortunately, none of them expect a free dinner. We have a few tool production specialists here, and if you build a furnace, you will see that for yourself. Tuck, are you trying to use some underhanded ploy to send me out into the woods? God forbid, this time to the quarry. Furnace requires stone. Extract it and watch over the construction. You won't regret it, as we need the tools the furnace provides. No dobra. Mamy, słuchajcie, zgromadzić 3 sosny w... Znaczy, przepraszam, 20 sosen w magazynie, kamieni trochę, trzciny. A trzcina to co? To które to będzie ta trzcina? Sprawdźmy na mapie, jak to wygląda sytuacja. Ogień zmian, sosna w magazynie, ok. Czyli po prostu pokazuje, gdzie są sosny. Tutaj mamy trzcinę. Ja sobie postawię znacznik, mam nadzieję, bo też chcę zobaczyć, jak to będzie działało.
To mniej więcej w tamtą stronę musimy cisnąć. Dobra. Chodźmy zatem. Bo trzciny to my tutaj jeszcze, proszę Państwa, nie zbieraliśmy. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Ale kurczę, zasuwa. I co to jest? A, to jest co? Takie pałki, można powiedzieć. Dobra, ile tej trzciny zebrałem? Konopia, trzcina, 2 sztuki. Uła. Ulala, słabiutko. Zresztą ta trzcina to też tutaj występuje jak na lekarstwo, to może być mały problem z tym. Cóż to takiego jest? Glina, proszę Państwa. No dobra. Jeśli chodzi o kwestie związane tutaj z... O, mech. A weźmy ten mech. Jeśli chodzi o kwestie związane z rozbudową tego świata i wygląd otoczenia, to naprawdę coraz bardziej mi się to podoba. Chodzi po prostu tutaj o obytność w tym lesie. Dobra. Zakładam, że gliny też będziemy sporo potrzebować, natomiast w obecnej chwili musimy skoncentrować się właśnie na tej trzcinie. Oczywiście jeszcze dodatkowo trzeba będzie trochę drzew ściąć, sosenek. Ale to za moment. Sprawdźmy, jak tam wygląda sytuacja. Już wziąłem tak na zapas trochę. Jeżeli weźmiemy siekierę, to czy tu mi się coś podświetla do ścięcia? Nie, co jest dla mnie nieco dziwne, bo szczerze powiedziawszy... O! To drzewa powinno dać się ścinać, nie? Dobra. Podnieśmy to, co tutaj mamy. Ile jest tych sosenek? 20. No i tyle też potrzebujemy. Ale ja potrzebuję również, szanowni państwo, na strzały. Więc to, nie wiem, no jeżeli o, tam coś jest, jakieś drzewko, to także zetniemy. Dobra. Czemu nie? No i tak tutaj jesteśmy, nie? No i gitara. No, zbieraj. A tutaj mi wpadło chyba w ten, no w skałkę wpadło. Niestety. No i co dalej? Ach, no dobra, podniósł. Myślę, że wystarczy tyle. Wrzucimy to do magazynu i zaraz będziemy patrzeć, bo tutaj ten pies będzie trzeba zrobić, tak? A zatem... Rozdzielę te sosny. Tutaj mamy buk, więc buk wezmę tak. Jeszcze... O, w ten sposób ogarniemy temat. Trzcinę wrzucę całą i ten kamień na razie też. I mamy wybudować piec, proszę Państwa. O, co to? A zatem... Co my tutaj w ogóle mamy, oprócz domów? Mamy dom, chata trapera. U trapera nauczysz się polować i rozwiniesz swoje umiejętności łowieckie. Okej. Okay. Strzelnica. W strzelnicy udoskonalisz swoje legendarne umiejętności łucznicze i wytworzysz własną broń. No to się też może przydać, słuchajcie. Plac treningowy. Tutaj możesz trenować swoje umiejętności walki wręcz. W tawernie możesz zaopatrzyć się we wszelkie trunki, o ile braciszek tak już się do nich nie dorwał. Dobrze, tutaj mamy piec. Umożliwia przetapianie rud metali na sztaby. No i to musimy wybudować tylko teraz.
No właśnie. Mógłbym to postawić tutaj, ewentualnie, gdzieś tu może... czekajcie, jak to się tam... Posuńmy się. Może to bym wyciął. I piec postawiłbym może do chata alchemika. Wow, i kuchnia. Okej. Okay. Piec postawiłbym może tutaj. Może tak. O. No i dobra, może sobie w ten sposób to tu stać. Mnie to akurat nie przeszkadza. Dobra. I piec wybudowany. Znowu mamy udać się do taka. O, a to ty nie jesteś takiem. To jest mały John. Dlaczego mnie dziwi, że mały John jako kowal robi? Wonderful, Robin. You've mastered the portion of duties related to managing the village. I never doubted your hunting abilities, but governing a township is an entirely different skill set. Mm-hmm. As you see, I can manage that too. Ha! Let's hope no roofs fall on anyone's head. No widzę, że braciszek nas wierzy. I can think of at least one person in Nottingham Castle who could use a roof collapsing on his head. Robin, though I do have a similar sentiment towards falling roofs and the sheriff's head, anyway, listen to me well now. This is a serious matter. So, you know how to be serious. I can, and so should you by now. The village that we're setting up here is only the beginning. You'll see for yourself that in time we'll learn how to function not as a band of forest outlaws, but as a well-organized community. That's the plan. I'll make it so that the people will live free again. Safe from the sheriff's tyranny. Mm-hmm. Of course, I believe it. Even if I didn't, that would make scarcely a difference with your persistence. What's this about then? About the people, in fact. For now, those closest to us. You realize we're surrounded by a vast and marvelous land, after all. It is inhabited by various houses, groups, and alliances. It's often the case that they are not quite fond of each other. I'm aware of that, Friar. Try to win the sympathy of at least a few. Show the denizens of this land that not all hope is lost. Having their support means you'll travel the road further ahead with greater confidence. Mm-hmm, no dobra. Reasonable. Is there something I should start with? Every action taken against the outlaws or the men of King John and the sheriff is an action that counts to every one of us. When the king's steward looks to take some good person's head, you stop him. When you see a caravan laden with royal gold, I'm sure you see where this is going. No dobrze, będziemy napadać, będziemy ratować. I understand. There are, however, places where exceptionally unsettling things are said to happen. No dobra, mamy do wyboru teraz jedną z dwóch tutaj opcji dialogowych. Co masz na myśli? To jest pierwsza. Ewentualnie druga. Zawsze są takie, kiedy się o nie dopytam. Teraz pora na mnie, skarbnica króla Jana sama się nie opróżni. No dobrze, co masz na myśli może? What do you mean? The Barnsdale region is a place where you can find both the king's men as well as bandit ruffians. The sons of Adam and the waved children make up the chief threat there. Apart from them, the local people are bound to accept your aid. Mhm. They deserve it, and they'll have it. They mean as much to me as the people who live in our forest refuge. Very noble of you, dear Robin, as always. I know you believe it, but you must make them believe it too. Some of those people are afraid and just want to survive. Others don't really know what to think at all. Convince them with your actions and the sheriff's rain will fall faster than you expect. I believe you, Friar. Are there any places I should see? I have two in mind. Would you prefer to hear about mysterious thefts or wolves in a silver mine?
No i znowu mamy dwie opcje. Tajemnicze kradzieże brzmi jak coś dla mnie, lub druga opcja, wilki w kopalni. Te antałki wina miały być na czarną godzinę, nie do obiadu. Może te tajemnicze kradzieże na początek? Mysterious thefts. Sounds like something right up my alley. I don't know much about them, but I've heard tell that traders traveling through Barnsdale are relieved of their riches in a rather crafty manner. Searching for any remaining loot or culprits has been futile. The outlaws? The sheriff? The sheriff wouldn't have bothered to hide anything. Outlaws would have left clues. Talk to Nicholas. He's a cloth merchant and an old friend. He's probably sitting somewhere in a tavern and mourning his loss. Hardly a wonder. I'll speak with him. Maybe I'll learn something. No dobra. Who's in the mine? Those wine casks were meant for an emergency, not for a single dinner. Very amusing. Wolves is a moniker given to House de Grey by the locals. You will find Hildewolf Mine to the southeast. It belongs to King John. Oh. This already sounds interesting. Since recently, though, it's been swarming with de Grey's men. Word is, they took by force, with little regard for the king's law. Is there any chance they'll finish each other off? I do not know what to make of this. On the one hand, they are the enemy of our enemy. On the other, they're known for wars and conflict that they start with nearly everyone they meet. Anything else? The de Greys also dabble in exotic alcohol trade and scheming. I won't deny that the former interests me more than the latter. I can wager a guess. Right now, the most important matter is that the peasants from Hildewolf Mine fell out of the frying pan and into the fire. The boot of their new tyrants weighs heavily on them, and they surely need the help of someone like you. Besides, access to silver may help us arm our people better. I'll look into it. No, bardzo dużo gadania tutaj jest, trzeba przyznać, nie? Bardzo dużo. Jak cię widzą, tak cię piszą. Reputacja w regionie Barnsdale. Mamy 40% zdobyć, a potem porozmawiać z takiem. Mamy tutaj jednak jeszcze zadanie u małego Johna jakieś. Albo może John nauczy nas czegoś. Not me. I'm hurting all over, Robin. It's good to see you too, John. What happened? Oh, something snapped in me back. I can barely bend down. Masaż będziemy mu robić, a chyba lekka przesada. But that must be normal at your age. Marion will make you a bomb for it. At my age? You've forgotten about our meeting on the bridge or what? You don't forget a blow like that. Although, I have been managing better in fights since then. Couldn't be any other way with a teacher as excellent as me. You fancy a little adventure? And a friend as excellent as you, John. What adventure do you have in mind? Nothing epic. A few thugs wandered too close and need to have their faces caved in for it. You ready to teach them a lesson? I'll show you where they are. I'll gladly warm up my bones, and you be sure to mind yours. Excellent! Teeth are going to fly. Let's meet at the edge of the village. Spotkamy się na granicy wioski. No, ciekawe. A myślałem, że rzeczywiście będziemy tutaj... Że nas przeniesie na te granice wioski. Proszę Państwa, podejdźmy do pieca, bo jestem ciekawy tutaj tego budynku, który stworzyliśmy, ten piec. Co my tutaj możemy ogarnąć? Piec, sztabka miedzi, sztabka srebra, cegła, czyli tutaj widzimy, że glinę będziemy wytwarzali. Dobrze, chwilę, specjalne przedmioty, tutaj nic nie mamy. Natomiast chciałbym zobaczyć zadania. Matko, zobaczcie jakie drzewko. Zobaczcie jakie drzewko. Niesamowite. Obóz synów Adama. Tutaj ataki mieczem, ataki łukiem. No dobrze. Trzeba będzie tutaj zerknąć trochę bardziej. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, ponieważ my
Będziemy prawdopodobnie potrzebowali kilofa. Kamienny kilof. 7 sosenek i 4 kamienie to jest to, co potrzebujemy do wytworzenia tego kamiennego kilofa. I myślę, że przydałoby się to właśnie zdobyć ze względu na fakt, że taki kilof gdzieś tam w kopalniach to będzie bardzo potrzebny, a również do zbierania gliny będzie potrzebny. W związku z powyższym sprawdźmy, czy gdzieś tutaj, może z magazynu ja bym ściągnął kamienie. A cóż to mamy? Maść z krwawnika. Dobra. Kamieni jeszcze trochę mam. 6 kamieni, dobrze. I wytwórzmy sobie taki kamienny kilof. Co by mieć tutaj w ekwipunku na wypadek, gdybyśmy właśnie trafili na coś ciekawego, tak żeby można było to zebrać pod trójeczką. No i tak to będzie wyglądało. Tymczasem ja do skrzyni wrzuciłbym rzeczy, które nie są do końca potrzebne. Oczywiście sosna do nich nie należy. Natomiast taki mech, tutaj ta żywica sosny, skrzynka kowala, dedykowana doświadczonym kowalom, zawiera narzędzia, które nadadzą broni i zbroi unikalne cechy i wytrzymałość. A widzicie, nie będę tego na razie otwierał. Sól. Sól prawdopodobnie też mi się nie przyda. Kaptur uniwersalny. To jest element dekoracyjny, więc to mi nic nie da. Natomiast tutaj, jeżeli mowa o zbroi, to już tak. Płaszcz to też element dekoracyjny. Dobrze, proszę Państwa. Narzędzia naprawcze. Okej. Okay. Ja myślę, że trzeba byłoby jeszcze mięso tutaj ogarnąć ze względu na fakt, że jesteśmy nieco wygłodzeni, to jak tu się gotuje, bo my jeszcze nie gotowaliśmy. Gdzieś tu było takie stanowisko do gotowania. Czy to jest to? Gotuj. O właśnie, pieczony zając, proszę Państwa. Albo pieczona sarnina. A, czyli soli potrzebujemy. Jak możemy zdobyć sól? Podstawowa przyprawa wielu dań. Nadaje smaku i chroni pokarm przed zepsuciem. I taką jedną byśmy potrzebowali. My ogarnęliśmy temat... Jezu, po co ty to nosisz, syn? Ogarnęliśmy, szanowni państwo, temat soli, wrzucając to do magazynu, ale... Teraz żałuję. Oddawaj. I pogotujemy troszkę. Gotujemy sobie pierwszą strawę, bo jeszcze ani razu tutaj nie było takiej czynności robionej. I ta pieczona sarnina, możemy wytworzyć jedną sztukę. Czy to się marnuje? Aha. No dobra. Pod czwóreczką... No, głodu niewiele mi tutaj, połowę właściwie zabezpieczyło, wypełniło, więc myślę, że trzeba będzie więcej tutaj takich rzeczy robić. Natomiast ja jeszcze pozwolę sobie łyknąć nieco wody. Okej, okay. I w tej chwili mamy dwie butelki, to ja je od razu napełnię, bo lepiej mieć. O. No i tutaj na tym etapie myślę, że możemy zakończyć nasz odcinek. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.